Cześć, witamy na kanale Husator. Po vlogu z serwisu, kiedy montowaliśmy, mogliście zobaczyć, jak montujemy zestaw do zwiększenia mocy na 80 cm w Bartonach Barton FR, Junak 905, Junak 904 i czekamy jeszcze na wysyłanie od Was modułów w motorowerach, które można zmodyfikować i dać moduł odblokowany oraz zwiększyć mu pojemność na 80, więc teraz będziemy go odpalać, będziemy mówić, jak to wygląda, jakie są objawy, co może się dziać bądź nie musi, albo co źle robicie, no i przede wszystkim pojeździmy sobie, więc już się nie mogę doczekać, odpalamy i jedziemy. Zapraszam do oglądania. I mamy przed sobą Bartona FR. Jest to rocznik 2021 według homologacji Euro 5, więc dobra wiadomość. Zobaczymy, jak będą przechodzić roczniki 2022, czy będą mieć takie same moduły. Mamy tu już cylinder założony na 80. Tak to wygląda. Zobaczcie sobie z tej strony. Bardzo fajnie. W ogóle nie widać, że to jest coś robione. Nie ma żadnego. Zaraz zobaczę. Tutaj mamy... Tak, z tamtej strony jest 72 cm napisane, zaraz Wam pokażę. Wiem, że już trochę ludzi pokupowało u nas te zestawy. Tutaj jest z tej strony 72. No i tam mieliście różne problemy związane z paleniem. Tak jak wcześniej pokazywałem, zwróćcie uwagę na to, żeby to było wkręcone, a nie jakaś śrubka, czyli czujnik temperatury oraz zaślepiony miejsce, gdzie normalnie wchodzi zawór recyrkulacji spalin. Przypomnę, że to jest już moduł wtryskowy Euro 4. Dokładnie nie wiem, czy to jest jeszcze Euro 5. Na razie trzymajmy się tej wersji Euro 4 w motorowerach marki Barton Junak. Po odpaleniu, zaraz to odpalimy, mieliście pewnie różne problemy. U nas gasł, szczelał, źle to chodziło, ale z tego, co się dowiedzieliśmy od producenta, importera, moduł sterujący potrzebuje czasu, żeby zebrać dane z wszystkich czujników, przeprogramowuje się i ustawia się pod dane parametry, które dostaje. Po odpaleniu było takie przerywanie, gaśnięcie, strzelanie. Nagle przestało to się dziać, wzrosły obroty, bo były małe i mamy efekt końcowy, czyli mamy równe obroty, chodzi na około 1800 obrotów. Nie powinien się palić żaden błąd. Co najważniejsze, na początku, kiedy nie jest rozgrzany, może być tak, że po dodawaniu gazu on będzie trochę na początku przygasał. Przy zejściu z gazu on też może mieć takie zagrania jak teraz właśnie, że troszeczkę wachluje na obrotach, ustawia sobie i może czasami zgasnąć. Jest to wina tego, że są 2-3 homologacje tych motorowerów. Moduł jest jakby uniwersalny, na 125 pisany, no i nie będzie to na pewno idealne z racji tego, że tak jak wcześniej powiedziałem, mogą być problemy, różne ustawienie TPS-ów w danych modelach. Junak 905 był w 3 fabrykach, Barton FR chyba w 2, więc czasami jest tak, że to nie współgra idealnie, ale mamy przez to motorower odblokowany, motorower na większej pojemności, który bardzo fajnie jeździ. Co, czas odpalamy, stacyjka, czekamy, aż się włączy nam wtrysk. Odpalamy go, pamiętajcie o włączeniu zapłonu. Tak jak mówiłem, on im dłużej pracuje, może być to nawet za każdym razem, kiedy będziemy go odpalać. Musimy to sprawdzać, musimy to badać. Piszcie w komentarzach, bo widziałem, że on się tutaj przeprogramował, wyłączyłem go i teraz znowu się programuje, więc najprawdopodobniej będzie to taka bolączka tych modułów, ale uważam, że więcej ma zalet to niż wad, więc warto troszeczkę poczekać. Niech to się przyprogramuje, bo to też będzie powodowało, jak będziemy jeździć od razu, będzie nam na przykład, też zauważyłem na jedynce, jak jeszcze się nie zaprogramował odpowiednio, no to będzie gasł, będzie przymulał, na dwójce będzie też czasami łapał takiego muła, więc co ja wtedy zalecam? Zrobić taki ruch,
pompujący, raz, drugi, i on wtedy bardzo fajnie przyspiesza, tak jak kiedyś w gaźnikach, pamiętacie, było przymulenie, to trzeba było troszeczkę gazu, raz, drugi, trzeci, i on wtedy potem idzie. No będziemy to testować, sprawdzać, na chwilę wezmą, zobaczycie, słyszycie, że on tak się programuje, nie wiem czy słychać. Zawory też słychać, więc jak wrócimy z jazdy testowej, o, jak już on po prostu wejdzie na swoje obroty, to znaczy, że on już jest w miarę zaprogramowany. Dobra, to lecimy, ja tam podjadę sobie na drogę, będę trzymał telefon w jednej ręce i będziemy lecieć bez sprzęgła. Mam nadzieję, że sobie damy radę. I ruszymy, więc zobaczcie, dwójeczka, wszystko płynnie. Przypomnę, on jest cały czas na dotarciu, więc nie wolno go już tak męczyć. 6-7 tysięcy. I dwójeczka czasami jest za mu. I na trójeczce mamy tutaj górkę, więc on naprawdę bardzo fajnie przyspiesza. Redukujemy sobie. Mamy dwójeczkę. Płynnie jeździ. To nie jest tak, że on przerywa za każdym razem. Trzeba będzie się tego nauczyć. Zobaczymy. Dwójeczka. Jak widzicie, tutaj kilka mankamentów na pewno jest. Na początek, po odpaleniu, będziecie mieli takie problemy, że będzie gasł, będzie kichał, prychał, będzie potrzebował czasu, żeby się ustabilizować. Najprawdopodobniej, nie wiem jak to będzie przy dłuższej eksploatacji, czas pokaże i klienci na pewno będą Wam wysyłać komentarze pod tym filmem. Będzie się chyba za każdym razem musiał programować. To trwa chwilę, ewentualnie minutę, troszeczkę czekamy aż się rozgrzeje. No i później ruszamy. Najczęściej na dwójce potrafi być lekkie przymulenie. Dajcie znać, czy też takie przymulenie macie. Ja daję gazem, puszczam gaz, puszczam i on już bardzo fajnie idzie. Czuć tą moc. Potem trójka, czwórka na płaskim. Ta czwórka normalnie przyspiesza. Możemy się fajnie rozpędzić. Widzicie tutaj z górki przy rozpędzeniu 80 bez problemu. Więc ja uważam, że jak się dotrze ten silnik, ten cylinder głowica, to będzie bardzo... bardzo ciekawie, więc ja uważam, że modyfikacja jak najbardziej na plus, warto. Przypomnę, 699 zł zestaw, można kupić sam moduł odblokowany, to też już pokazywałem i też daje dużą frajdę, 490 zł plus wysyłka. Wszystkie nasze części macie oczywiście na naszej stronie, jest w opisie do tego filmu link na naszą stronę, wchodźcie tam. Kupujcie, pobranie tam można wysłać za pobraniem, przelewem 20 zł wysyłka. No i próbujcie, dawajcie mi znać filmiki na Instagramie, na Facebooku, oznaczajcie nas Małpa Husator i Pit by Husator, więc dwa nasze brandy, i dzięki temu będziemy mogli pokazywać, dzielić, zróbmy fajną społeczność, bo motorowery 50 również zasługują na jakieś miejsce w szeregu i my też to Wam pokazujemy. Ja Was pozdrawiam z tego pięknego miejsca, jesteśmy niedaleko naszego salonu. Jak słyszycie, chodzi już bardzo równo, więc ja uważam, że modyfikacja 80 jest potwierdzona, jest udokumentowana, można śmiało kupować, polecam serdecznie, a klient już pewnie nie może doczekać, bo dzisiaj było 10 telefonów. Czy już, Panie Arku, jest gotowe? Tak, Panie Marcinie,
jest gotowe, zadanie wykonane. Trzymajcie się, pamiętajcie, udostępniajcie nasze treści, dawajcie lajka, komentujcie, krytyka, komentowanie pozytywne, wszystko jest mile widziane. Na pewno postaram się na komentarze odpowiadać. Jak macie jakieś pytanie, dzwońcie, w opisie jest również mój numer telefonu. Ja mam na imię Arek, firma Husator i Pitbike Husator. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.